że naród istnieje, gdy ma swoją tożsamość, gdy ma swoje terytorium, swój język, swoją przeszłość, historię, tradycje, obyczaje. My, Polacy, jesteśmy narodem, bo wszystkie te kryteria spełnialiśmy od 1000 lat i spełniamy do dzisiaj. W tym roku minęła 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W przeciwieństwie do okresu II Rzeczypospolitej, kiedy jego uczestnicy byli darzeni szczególnym poważaniem i szacunkiem, to po 1989 roku wspomniane powstanie jest prawie zapomniane. W 1993 roku, 130. rocznicę i w 2003 roku, 140. rocznicę, obchody powstania były znikome i wydaje się, że celowo unika się budowania tradycji pamięci narodowej, wykorzystując do tego zadania tamten zryw narodowy. Podobnie jest i w tym roku, mimo iż mamy bardziej okrągły jubileusz. Zwłaszcza naczelne władze państwowe nie umiały docenić tamtych wydarzeń do budowania świadomości narodowej. Nasz Sejm nie chciał uznać roku 2013 za rok Powstania Styczniowego, ale za tak zwany rok rodziny. Dzięki Bogu, że Senat inaczej do tego podszedł. Dla odmiany parlament litewski nie miał z tym problemu. Nawet prezydent Bronisław Komorowski, patronujący obchodom powstania, w rocznicę jego wybuchu przemawiał nie na miejscu stracy przedstawicieli rządu narodowego w warszawskiej Cytadeli czy kwaterze powstańczej na cmentarzu wojskowym na Powązkach, ale pod pomnikiem Gloria Victis, który upamiętnia inne wydarzenia, a w swoim wystąpieniu bardziej nawiązywał do powstania warszawskiego, zaznaczając tylko, iż czerpało ono wzory z pierwszego państwa podziemnego z lat 1863-64. Na szczęście, mimo tak dziwnego podejścia naszych elit, wiele samorządów lokalnych zorganizowało obchody dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania. Jednym z takich przedsięwzięć jest obecna sesja historyczna, za co należy wyrazić uznanie jej organizatorom. Panie profesorze, spotykamy się dzisiaj w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Łukowie imienia Tadeusza Kościuszki na konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Proszę o krótki komentarz, jaka jest pana rola w dzisiejszym spotkaniu, o czym pan będzie wykładał? Bardzo miło, że jestem zaproszony na te obchody. Ja się specjalizuję w tak zwanych naukach pomocniczych historii, a więc moją też taką dziedziną, jedną z kilku, jakimi się zajmuję, jest różnego rodzaju symbolika. I w tym wypadku chciałbym mówić o symbolice, która towarzyszyła temu ruchowi powstańczemu, jak też nawet okresowi trochę wcześniejszemu, okresowi manifestacji patriotycznych, jakie w roku 1860-61 miały miejsce na ziemiach polskich. Jaka to była symbolika, jeżeli pan mógłby to krótko nakreślić? Tak, oczywiście to była symbolika, tak mówiąc najkrócej, patriotyczno-religijna, czyli motywy religijne, ikonograficzne, napisowe, obok tego motywy patriotyczne związane z historią Polski, z programem politycznym, jaki głosiły środowiska niepodległościowe, z hasłami, których wtedy używano, a więc przede wszystkim herby ziem polskich, te historyczne, państwowe herby, ale także różnego rodzaju motywy patriotyczne, motywy martyrologiczne i to razem występowało najczęściej wspólnie. A czy mógłbym pana prosić o komentarz do takiej sytuacji, która miała miejsce 2 dni temu u nas w Łukowie na sesji Rady Powiatu? Mianowicie toczyła się dyskusja dotycząca uchwały o 150. rocznicy Powstania Styczniowego i padały tam takie słowa, czy ofiarą tego powstania byli rolnicy czy też chłopi. Jedni radni opowiadali się za słowem rolnik, inni za słowem chłop. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Ja wyraźnie byłbym za tym terminem chłopi, ponieważ to była grupa społeczna ściśle wyodrębniona, która
kształtowała się już od średniowiecza, istniała jako osobny stan w Polsce przedrozbiorowej i właściwie dopiero w XIX wieku przechodziła pewną ewolucję. To znaczy właśnie no, rolnikiem był też właściciel wielkich dóbr, ziemianin, prawda? Tak niektórzy w okresie międzywojennym wpisywali w rubryce zawód. A więc ktoś, kto posiadał obszarnik, wpisywał zawód rolnik, prawda? Także to był zawód, to jest termin, który można różnie interpretować było w przeszłości. Dzisiaj bardziej może jest jednoznaczny. Natomiast w XIX wieku istniała odrębna warstwa chłopska, która wtedy właśnie przechodziła bardzo burzliwe losy, no bo gra toczyła się o tak zwane uwłaszczenie, gra toczyła się o rolę chłopów w życiu publicznym, no i chłopi wyszli z tej próby zwycięsko, bo nie dali się zrusyfikować. Car, ogłaszając tak zwany ukaz uwłaszczeniowy, zresztą naśladujący wcześniejsze decyzje władz powstańczych, żeby odciągnąć chłopów od powstania, liczył na to, że oni z wdzięczności staną się lojalnymi, poddanymi cara, ale tak się nie stało. Oni zdali ten egzamin bardzo dobrze, świadomi Polacy, którzy potem sięgnęli po broń w okresie odbudowy państwa, no i stali się integralną częścią polskiego społeczeństwa. Panie doktorze, dlaczego to akurat pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki jest organizatorem wspólnie z Radą Powiatu Łukowskiego, organizatorem dzisiejszej debaty? Wydaje się, że Łukowskie zasłużyło na to, żeby coś takiego zorganizować, skoro powstanie tutaj trwało najdłużej, mieliśmy wybitne postacie. No, liceum jest największym tutaj ośrodkiem, że tak powiem, tej myśli humanistycznej. To jest największa szkoła na terenie powiatu. Mamy tutaj nowoczesną bardzo aulę. No, a z kolei samorządy lokalne bardzo doceniają, wbrew temu, co zauważyliśmy, elity naszego kraju, tamto wydarzenie, nie tylko, że to jest okrągła rocznica, no ale przede wszystkim po raz pierwszy w dziejach świata zostało stworzone państwo podziemne, z wzorców których korzystaliśmy później w czasie I wojny światowej czy II wojny światowej. No właśnie, a jakie zasługi społeczność lokalna ma w powstaniu styczniowym? Jakie wydarzenia były najważniejsze w tym spotkaniu na terenie naszej lokalnej ojczyzny, naszej społeczności? Takich wydarzeń można by kilka tutaj wymienić. No, chciałbym najpierw podkreślić samą noc wybuchu powstania. Królestwo Polskie składało się wtedy z wielu miejscowości, ale tylko w nielicznych udało się osiągnąć sukces. I właśnie w Łukowie się udało osiągnąć sukces. A komu to zawdzięczamy? Tych osobom, które przygotowywały to społeczeństwo. No, najbardziej znany jest ksiądz Brzuska, ale kapitalną rolę tutaj w tym okresie przygotowań spełnili zakonnik, rówieśnik Brzuski z zakonu PR-ów, Adam Słotwiński, a także tutaj działający tuż w pobliżu zakonnik z zakonu Bernardynów Arseni Kawczyński poprzez organizację manifestacji patriotycznych. No i wykorzystywali konfesjonał. Tam dochodziło do zaprzysiężeń ludzi. Tutaj oddział, który dokonywał rozbrojenia Rosjan, liczył 350 osób. Czyli to byłoby to pierwsze wydarzenie, że tutaj się powstanie dobrze zaczęło. Mieliśmy też w Staninie zwycięską bitwę, nie potyczkę, bitwę, że udało nam się wygrać z regularnym oddziałem ponad 500-osobowego wojska rosyjskiego. Prowadził to tą bitwę naczelnik województwa podlaskiego Lewandowski, ale też właśnie łukowianie w tym uczestniczyli, oddział Brzuski. Ciekawostką jest tej bitwy również udział młodego Aleksandra Głowackiego, no, przyszłego wielkiego pisarza Bolesława Prusa, który był ranny, dość długo był leczony w łukowskim szpitalu, bo kozacy go tam pikami chcieli dobić.
no, ponieważ stanął płotem on na gruncie pozytywizmu, w ogóle się nie przyznawał do tego wydarzenia, bo chciał, żeby jego pozycje były wydawane, no, ale mamy źródła, które potwierdzają udział tego młodego człowieka w tej bitwie pod Staninem. No i mamy jeszcze kolejny taki powód, że warto pamiętać. Powstanie generalnie w skali kraju już zgasło w końcu 1963 roku. W połowie 1964 to już praktycznie nigdzie nie toczyły się walki. Wiadomo, że rząd narodowy został stracony w sierpniu 1964 roku, a u nas nadal działał oddział księdza Brzuski aż do kwietnia 1865, czyli dobrze się zaczęło, ale też najdłużej to powstanie trwało. I ksiądz Brzuska nie rozumiał tego wersji takiej, że on ma wygrać. On toczył te dalsze działania jako taki symbol. Symbol, że powinniśmy walczyć o tą niepodległość. Mhm. Ostatnie krótkie pytanie. Czy myśli pan, że młodzież zgromadzona, która tutaj uczestniczy w tym spotkaniu, młodzież zgromadzona w auli, wyniesie informacje, nowe informacje dotyczące powstania styczniowego? Tak jak jest taka świadomość, prawda? Tutaj w Łukowie ksiądz Brzuska i nikt więcej. Pan jednak powiedział o kilku tych osobach i czy myśli pan, że młodzież zaadoptuje te nowe informacje? Myślę, że dużo nowych usłyszy, bo tutaj sprowadziliśmy na tą konferencję wybitnych znawców dziejów wojskowości, profesora Jana Ptaka, no ale chciałbym powiedzieć, że profesor Eugeniusz Niebelski jest dziś najlepszym znawcą powstania styczniowego wśród historyków w Polsce. Zwłaszcza, że bada od lat źródła dotychczas nieznane. Jeździ na Syberię, no i śledzi też losy tych zesłańców. Między innymi tych, którzy walczyli lub udzielali pomocy oddziałowi księdza Brzuski. Także na pewno wiele nowych rzeczy się dowiedzą. Dowiedzą się również, że był taki powstaniec w naszym powiecie, który dopiero ujawnił się dopiero w roku 1872. Taki ostatni powstaniec. Jest to rzecz oczywiście nieznana.